Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj stało się coś, co myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Dostaliśmy nowe SBC zaawansowane i nazywa się ono Starcie Tytanów. Jest za to paczka za 100 tysięcy, słuchajcie. Jest również paczka za 30 tysięcy, za 35, za 45 i za 50 tysięcy. Takiego SBC nie było bardzo, ale to bardzo dawno w grze. Co ciekawe, bo w ogóle po raz pierwszy od w ogóle istnienia SBC, wydaje mi się, w sensie tego zaawansowanego, dostaliśmy je na określony czas, na 13 dni. Zawsze dostawaliśmy je do końca gry, teraz jest to na 2 tygodnie. I jeszcze raz, to nie jest paczka za 100 tysięcy, tylko to jest chyba paczka ta za 50, tylko ta inna z 7 rzadkimi zawodnikami, ogólnie tam jest chyba 20 kilku w paczce. Także za 50 tysięcy dwie paczki, tak jakby bez paczki za 100 tysięcy. Oprócz tego dzisiaj więcej nic nie ma, więc będzie tylko i wyłącznie odcinek z tego SBC. Starałem się je zrobić w miarę tak, żebyście mieli to bez lojalności. Chyba w każdym zespole, który zrobiłem, jej nie potrzeba. Link do Footbina wam podrzucę oczywiście, ale raczej bym się tym nie sugerował, ponieważ jest to, tak mówiłem, na określony czas i te zespoły mogą być naprawdę bardzo, ale to bardzo price fixingowane, więc polecam to zrobić samemu. Bardziej może sugerować się po prostu tymi linkami, jakie ja mam. Za chwilę wam to pokażę na przykładzie tego kolejnego SBC Ladesima, jak to zrobić. Czyli na przykład, jak macie tutaj po lewej... Dobra, może to nie jest najlepszy zespół do pokazywania, więc pokażę wam to na następnym. Naprawdę nie jest to tanie w tym momencie. Nie sądzę, żeby było dużo tańsze, chociaż wydaje się, że większość tych zawodników pewnie spadnie z ceny, głównie z tych rzadkich UCL. Bo w tym momencie one są naprawdę bardzo, bardzo drogie, więc jeżeli macie teraz zawodników, to posprzedawajcie ich i na pewno zrobicie sobie to troszeczkę taniej. Szkoda, że te paczki są niewymienne. To dopiero teraz zobaczyłem. Szkoda. I mam nadzieję, że tak nie będzie w FIFA 21, że te paczki właśnie z zaawansowanych SBC również będą niewymienne. Tu jest złota paczka piłkarzy Prime, jest wymienna, więc tylko jedna i wyłącznie. Szkoda. Naprawdę mam nadzieję, że nie będzie to tak wyglądało w FIFA 21. Dobra, czyli jak tutaj macie zielonego linka, to po prostu robicie tutaj zielonego linka, tak jak mówiłem, na podstawie, żeby sobie zrobić inne po prostu narodowości, te same linki, żeby były. Czyli jak tutaj macie Bundesligę, nie wiem, to dajcie tutaj, spróbujcie Hiszpanię, żeby był tutaj jeden klub na napastniku po lewej stronie i na Espoo jeden klub z innej ligi. Pokombinujcie sobie, na pewno się da to zrobić na mnóstwo różnych sposobów. Ja starałem się po prostu robić to jak najtaniej da się w tym momencie, chociaż tak to nie zrobiłem najtaniej, bo po prostu też zależy mi na tym, żeby ten odcinek dzisiaj się pojawił, więc kupiłem dość sporo zawodników, po 6-7 tysięcy, myślę, że około 10 tych zawodników kupiłem. Jutro, pojutrze na pewno ci zawodnicy tyle nie będą kosztowali, ale inni z tych samych zespołów mogą tyle samo kosztować, więc to musicie, wiecie, po prostu spędzić na tym dość sporo czasu, jeżeli chcecie to zrobić tanio. Chyba że macie po prostu zawodników w zespole i musicie kupić, nie wiem, jednego, dwóch za 6 tysięcy, to wtedy spokojnie możecie sobie to robić. To jest zdecydowanie najdroższy zespół. Za niego dałem chyba około 25 może tysięcy. Na szczęście miałem kilka kart UCL jeszcze w klubie, jak widzieliście, Otamendiego, Wijnalduma, którego tutaj mam, i Abrahama, Martial i Dinie, chyba najdrożsi w tym zespole. A karty typu Lamela za 3600, one wydaje mi się, że będą kosztowały około 2,5 tysiąca za jakieś kilka dni, więc polecam naprawdę poczekać z tym SBC. To było chyba ostatnie do zgłoszenia? Tak jest, ostatnie, więc tu mamy paczkę za 45 i na zakończenie Starcie Tytanów duża złota paczka piłkarzy premium, też również niewymienna. Więc bardzo szkoda, że te paczki są niewymienne. Gdyby one były wymienne, to SBC byłoby dużo, dużo lepsze, chociaż i tak uważam, że jest bardzo dobre i każdy powinien je zrobić, szczególnie, że mamy taki okres, jaki mamy, czyli Team of the Season. Tak jest, to jest ta paczka za 50 tysięcy, tylko ta druga. 7 rzadkich zawodników, 24 ogólnie w paczce. I zanim jeszcze otworzymy te paczki, wczoraj w nocy zrobiłem sobie jedną paczkę z rozbudowy i trafiłem szczęsnego, który i tak jest jakieś, nie wiem, 60-70 tysięcy wart, więc niezbyt dużo. Ale no, mówię, otworzyłem jedną paczkę, wczoraj na odcinku otworzyłem ich 20 i nie trafiłem zupełnie nic. Kajechon był chyba najlepszym moim trafem wczoraj. Dobra, zaczniemy sobie może od tych trzech paczek, które mi zostały, 81 plus z Serie A. A potem oczywiście wszystkie wam te paczki pokażę z dzisiejszego SBC, żebyście dokładnie widzieli, co w nich trafiłem. Pierwsza paczka, są ekrany, czy będzie TOC? Nie ma TOCa, ale jest Walkout, chociaż tyle, już w tej jednej paczce jest lepiej niż było wczoraj przez cały odcinek. Włochy, środkowy obrońca, więc będzie Chiellini albo Bonucci. Lepiej Chiellini, niestety Bonucci. Ale dobra, pierwszy Walkout jest. Dobra, te paczki 87 plus już za nami, więc lecimy. Możemy zacząć od paczki za 35 tysięcy. Niewymiennej. Chyba jedna tylko paczka, tak jak mówiłem, jest wymienna.
Są ekrany. Bez TOTS-a, bez lockoutu w pierwszej paczce. Za wszystko dałem około chyba 70-80 tysięcy, jakby ktoś chciał wiedzieć. Ale na pewno da się to zrobić dużo, dużo taniej. Otamendi w pierwszej. I dobra, teraz paczka rzadkich piłkarzy Electrum za 30 tysięcy. Zobaczymy, czy chociaż jednego TOTS-a uda się trafić w tych paczkach. Są kolejne ekrany. I jest TOTS! Teraz czy seria? I będzie to... Ilicic? Atalanta? Tak jest, Ilicic. 96. Niewymienny, ale słuchajcie, wielki, naprawdę wielki TOTS z tego SBC. Trafiony, być może w parce będzie jeszcze jeden. Zobaczymy. To by było coś. Na to naprawdę poluję od początku TOTS-u, żeby mieć dwa w jednej paczce. No nie tym razem, także będziemy szukali dalej, ale Ilicic trafiony około 100 tysięcy karta jest warta. Dobra, lecimy do kolejnej paczki, jeszcze jakieś, nie, te sobie na Quixel. One są tak nic nie warte, jakbym sobie zamienił. Teraz możemy otworzyć, niech będzie paczka za 50 tysięcy, tą wymienną sobie zostawimy na sam koniec. Znowu ekrany, czy będą dwa totsy pod rząd? Nie ma, ale jest walkout. Pianić. I dobra, zrobimy sobie jeszcze jednego player picka przed tymi dwoma ostatnimi paczkami, bo miałem kilka duplikatów, a nie chciałem ich pikselować. Zobaczymy, może w tym player picku się poszczęści, przypominam, żeby ich nie robić, bo niezbyt się opłaca. No właśnie, Alexis Sanchez. Dobra, wracamy do dwóch ostatnich paczek, jeszcze myślę, że po ich otwarciu przejdziemy na moje konto poboczne, tam sobie też otworzymy jeszcze kilka paczek, no chyba, że trafimy, nie wiem, na przykład Dybale czy Ronaldo, to wtedy już zakończymy odcinek, ale wątpię, żeby się to stało. Dobra, paczka za zakończenie SBC zaawansowanego nowego, nie wiem jak się ona nazywa, już zapomniałem. Co w niej będzie? Jak na razie były naprawdę bardzo dobre paczki, a tutaj nawet nie ma ekranów. Najlepszej teoretycznie paczce. I też słuchajcie, posprawdzajcie swoje zespoły w tym momencie ze złotych kart, złotych świecących, tych UCL, jeżeli macie, czy nie są akurat drogie, bo akurat może ktoś zrobić ten zespół na Futbinie, że będzie on najtańszy. I za godzinę, dwie, wiecie, te karty niektóre będą chodziły po kilka tysięcy, więc naprawdę posprawdzajcie swoje zespoły, czy nie macie jakichś kart bardzo dużo, które są bardzo dużo warte. Ostatnia paczka z tego SBC za 45 tysięcy, jedyna wymienna paczka. Czy coś będzie? Chyba nie ma nawet ekranów. Ale i tak, jeden TOTS, naprawdę bardzo dobry, trafiony. Lecimy jeszcze na konto poboczne. I dobra, pierwsze konto poboczne, będziemy otwierali po prostu paczki, aż do momentu, gdy trafimy jeszcze jednego przynajmniej TOTS-a. Zaczniemy od tej za 20 tysięcy, to wam pokażę, a resztę oczywiście tak jak zawsze, tylko te z walkoutami, aż do karty Team of the Season przynajmniej. Być może jeszcze więcej otworzymy, zobaczymy. Okej, niestety na pierwszym poboczym koncie nic nie było, na drugim mam tylko jedną paczkę, więc myślałem, że mam więcej zrobionych, ale teraz przypomniałem sobie po tej paczce, przejdziemy jeszcze na moje główne konto, że w SBC ligowych są nowe totsy do odebrania, są ekrany, poczekajcie. Jest karta menowy mecz, nie ma walkoutu, nie ma totsa, będzie pewnie powart. Tak jest, także lecimy jeszcze na moje główne konto, tam odbierzemy sobie 3 totsy z SBC ligowych. A właściwie nie 3, a 2 karty chyba z SBC ligowych, ponieważ Ligi Holenderskiej, o ile dobrze pamiętam, nie mam jeszcze dokończonych, chyba jednego zespołu mi brakuje, jak dobrze pamiętam, za chwilkę to sobie zobaczymy. Jest bardzo fajna karta, jeżeli chodzi o ligę włoską, ale to do tego przejdziemy sobie za chwilkę. W lidze holenderskiej mamy Bergwusa, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, 90 overalla. I tą kartę odbierzemy sobie jutro, bo mam dwa zespoły jeszcze do ukończenia i tego po prostu zapomniałem zrobić na dzisiaj. A jeżeli chodzi o Serie A, tutaj zgłaszamy Brescię, która też kosztuje chyba w tym momencie jakieś 70 tysięcy do zrobienia ten zespół. I brakuje mi dwóch zawodników, ale to są złoci, więc za chwilkę ich dokupię. Dobra, dokupieni Balotelli i Donnarumma, zgłaszamy skład i pokażę wam zawodnika. Jeszcze paczki, dwie na sam koniec, otworzymy sobie, ale to zaraz. I jest to Niemiec, nie pamiętam jak się nazywa, Gosson, jakoś tak, w tym momencie nie pamiętam dokładnie. Ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Gosens, 90 overalla. Dobra, nie wygląda aż tak fajnie. Jego karta główna wygląda fajnie, a tutaj ma 3x3, średnia wysoka pracowitość dla lewego pomocnika. Wysoka pracowitość w obronie dla takiej karty. Jest naprawdę, statystyki ma bardzo fajne, ale gwiazdki sztuczek i słabsze nogi są bardzo słabe i pracowitość jest też bardzo dziwna jak dla lewego pomocnika. Tą kartę bym bardziej widział, szczerze mówiąc, chyba jako obrońcę lewego niż lewego pomocnika.
ale jest naprawdę bardzo fajna. Ja bardziej będę chyba używał ją po prostu jako karty do SBC. I tutaj mamy ostatnią już na dzisiaj SBC do zgłoszenia z Ligi Chińskiej, Hubei. Ostatni zespół. Bez tego zawodnika chyba złotego nie da się tego zrobić, a one kosztują 10 tysięcy. W ogóle nie wiem, czy są w tym momencie na rynku zawodnicy złoci właśnie z tego zespołu. Bardzo, bardzo również drogie. I również jeszcze jedna paczka. I tutaj, jeszcze zanim zrobimy może Ligę Chińską, zapomniałem wam pokazać środkowego obrońcy z Ligi Chińskiej w Team of the Season. Jaką ma kartę, to jest naprawdę coś. Wygląda ona naprawdę bardzo dobrze i zapomniałem wam jej, po prostu nie widziałem jej we wczorajszym odcinku. A w Lidze Chińskiej dostaliśmy Dembele, więc taki trochę flashback do FIFA bodajże 16 albo nawet 15, gdy ta karta, naprawdę, Dembele z Tottenhamu był prześwietny. 3 słabsze, średnia pracowitość jest bardzo okej. Trochę taka słabsza wersja Paulinho, bym powiedział. Na pewno też, jeżeli dla mnie będzie to karta tak samo jak karta Niemca z Atalanty do uzupełniania wysokich SBC. I tutaj macie tą kartę Koreańczyka. Niska, wysoka pracowitość, 1,90 m, zwinność 99, równowaga 94, reakcje 98. Niesamowite tempo, no naprawdę kosmiczna karta, tylko jest jeden problem. Bardzo ciężko ją połączyć, jedynie chyba tylko z ikonami, chyba że z kilkoma tocami właśnie z Ligi Chińskiej, ale tak naprawdę jest fenomenalna karta. Więc dobra, przechodzimy do dwóch ostatnich paczek na dzisiejszy odcinek. Piszcie, czy robiliście już to SBC zaawansowane nowe. Ja polecam wam to zostawić na tocy z Ligi Francuskiej, które będą w piątek. Nie wiem, otworzyć sobie to na spokojnie, zrobić to w sobotę czy niedzielę. Chyba że macie teraz, zostawcie sobie paczki na właśnie sobotę czy niedzielę. Nie ma tocca, są ekrany w pierwszej paczce za to SBC z Ligi Chińskiej. I co? Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. Jutro, przypominam, SBC z gwarantowanym tocem z Serie A, prawdopodobnie również też z Ligi Chińskiej i z Ligi Holenderskiej, więc jutro również będzie się sporo działo. Ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku nie za dobra, ale może coś będzie. Nie, nic nie będzie, więc tak. Dobra, jeden toc trafiony Serie A nareszcie po chyba 4 czy 5 dniach ich w paczkach. Ale nareszcie trafiony i licić 96. Także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.